Czy bez dziecka można być szczęśliwym? Jeżeli jesteście ciekawi, co mam na ten temat do powiedzenia, zostańcie ze mną w dalszej części filmu. A jeśli jeszcze nie subskrybujecie mojego kanału, to pamiętajcie o tym, żeby kliknąć ten czerwony przycisk. Będzie mi bardzo miło. A teraz przejdźmy już do meritum. No słuchajcie, no wydaje mi się, że można. Jest... Znam osobiście wiele par, które się decydują na to całkowicie świadomie, że nie chcą mieć potomstwa. Bardzo im współczuję jednej rzeczy, mianowicie pytań, ocen wszystkich dookoła, bo społeczeństwo zakłada, że my mamy obowiązek posiadać potomstwo. Nie, nie mamy takiego obowiązku. I jest bardzo, bardzo wiele osób, które po prostu nie czują tego i nie chcą mieć dzieci. No ale jeszcze więcej osób nie może mieć tych dzieci, więc jeszcze raz tutaj zaapeluję. Jak wiecie, ja jestem bardzo wielką zwolenniczką akcji Weź nie pytaj. No po prostu... No to nie jest wasz interes, dlaczego ktoś nie ma dzieci. Jeżeli ktoś sam powie, no to fajnie, zaspokoicie swoją ciekawość. A jeżeli nie, no to po prostu nie pytajcie o to, bo są osoby, które nie chcą mieć dzieci, a są osoby, które nie mogą mieć dzieci, tak jak ja. I jakie widzę swoją przyszłość i jakie ja mam plany aktualnie? No moim planem jest to, że będziemy się starać o to dziecko, tak jak się staramy do tej pory. Ale przyjdzie ten moment, kiedy powiem sobie dość, jak to mawiał klasyk. Dlaczego powiem sobie dość? Ponieważ nie chcę spędzić całego mojego życia na to, żeby się starać o dziecko i pilnować, żeby uprawiać seks tylko i wyłącznie w dni płodne. Oczywiście tego nie robię, ale no wiele osób tak do tego podchodzi. My tego nie chcemy, ja tego nie chcę. Chciałabym uniknąć tego, że w pewnym momencie obudzę się z tak zwaną ręką w nocniku, że najlepsze lata mojego życia spędziłam na tym, że obserwowałam temperaturę, badałam sobie śluz, robiłam testy owulacyjne, chodziłam do ginekologów i faktycznie współżyłam w dni płodne, nawet jeżeli czasami nie było na to ochoty. No nie, chciałabym też z tego życia troszeczkę więcej poużywać. No i taki jest plan, że w momencie, kiedy uznam, że zrobiliśmy absolutnie wszystko, żeby zostać rodzicami, a to w dalszym ciągu nie będzie możliwe i się nie uda, to po prostu powiemy sobie stop. I tyle. I szczerze wam powiem, wizja życia bez starań o dziecko jest równie atrakcyjna dla mnie, jak życie, kiedy się uda. Uważam, że jeżeli dwoje ludzi się kocha i faktycznie te starania o dziecko nie przesłonią całkowicie naszej rzeczywistości, całkowicie nie zawładną naszym związkiem, naszym życiem, naszymi emocjami i uczuciami, można z tego wyjść. Ale myślę, że w tym zakresie bardzo przydatna jest i będzie może też dla mnie, nie wiem, bo jeszcze nie jestem na tym etapie, jeszcze się staramy, jeszcze będziemy się starać o to, żeby zajść w ciążę. Bardzo przydatna będzie wizyta u specjalisty, u terapeuty, u psychologa, który pomoże nam to życie poukładać, bo znam bardzo wiele osób, które wydawały się być silne, które wydawało się, że poradziły sobie z tym tematem w 100% i przyszedł ten moment, kiedy niestety ta skorupka popękała w wielu miejscach i było już bardzo nieciekawie. Dlatego
Jeżeli świadomie decydujemy się na zakończenie starań o dziecko, oczywiście to nie wiąże się z tym, że nagle zaczniemy się zabezpieczać i będziemy udawać, że boimy się, że nie wpadniemy. Tak jak to kiedyś bywało za młodu, kiedy to na okres się wyczekiwało z utęsknieniem. Myślę, że niektórzy wiedzą, o co chodzi. To tak jak mówię, warto jest w tym momencie udać się od razu do tego specjalisty, żeby pomógł nam poukładać i przewartościować pewne tematy, bo wydaje mi się, że życie bez starań wymaga pewnej nauki, ponieważ jeżeli jesteście tak samo długo ciążoporne jak ja, a jest to już prawie że 8 lat, no to mając tych lat 30, no to jest praktycznie no 1/3 całego życia. No to słuchajcie, no to tak jak przestajecie być dziećmi, zaczynacie być nastolatkami, czy wkraczacie w dorosłość po byciu nastolatką, no to tak samo jesteście ciążooporne i trzeba się nauczyć tam bez tej ciążooporności, w sensie zacząć się cieszyć i przestać o tym myśleć. Ja staram się cieszyć normalnie tym, co mam, i jestem bardzo wdzięczna za to, że moi bliscy są zdrowi, mamy gdzie mieszkać, mamy środki na to, żeby spełniać marzenia, bo obydwoje dobrze zarabiamy. Jedynym moim problemem w tym momencie, poza tym, że nie mogę mieć dzieci, jest to, że tęsknię za moimi najbliższymi, za moją rodziną i za przyjaciółmi. I tak naprawdę nie mam większych problemów niż to, że na przykład mam teraz ochotę zjeść mój ulubiony serek, a on mi się skończył, a nie mam jak pojechać do sklepu, bo jest niedziela na Islandii i po prostu są zamknięte sklepy. Wiecie, no nie mam więcej problemów i dlatego uważam, że jeżeli przyjdzie ten moment, że powiem sobie dość, to prawdopodobnie poszukam pomocy u specjalisty, żeby to sobie poukładać i żeby już nie marnować czasu więcej na to, żeby sobie zadawać pytania i o Jezu, a co to będzie, co to będzie. Jestem nauczona tego, że jest rygor, leki, dieta, obserwacje i naprawdę nasze życie poniekąd jest podporządkowane pod tą ciążooporność i tego się nie da do końca tak, wiecie, wyłączyć. I tak jak mi niektórzy mówią, i to jest też pewnie wasze ulubione stwierdzenie, weź przestań o tym myśleć, za dużo o tym myślisz. No kurde, przecież wyłączę myślenie i co? I nagle mi się naprawią policystyczne jajniki, czy endometrioza mi się wyłączy. No dajcie spokój. Się nie da tak o, wyłączyć. No ja się mogę wyluzować, mogę się wina ochlać. No i wtedy się wyluzuję i mogę nawet za bardzo i do niczego nie dojdzie i przegapię ten moment. No, przegapię ten moment, bo co? Bo się za bardzo wyluzuję i po prostu pójdę spać. No. I tak się kończy wyłączanie myślenia. Nie, tak się nie da. I tak samo jak przestajemy się starać, tego myślenia chyba się nie da wyłączyć tak ad hoc. Po prostu, jeżeli przyjdzie ten moment, to nie bójmy się pójść po poradę do specjalisty, bo wydaje mi się, że od takiego zwykłego gorszego samopoczucia emocjonalnego, które nam może towarzyszyć do jakichś stanów depresyjnych, jest dość łatwo, dość krótka droga. Poza tym bardzo dobrze wiecie, jak niepłodność wpływa na związek i jakie to jest trudne. Więc w momencie, kiedy przestajemy się starać, to może być, wiecie, nowa droga, to może być nowe rozdanie w związku, to może być nagle zajebisty seks. Bo przestajemy się starać i przestajemy myśleć o tym, czy się opłaca dzisiaj, czy nie, ale może być też w drugą stronę, może też to wszystko zrujnować. Więc wracając do tematyki filmu, który jest przewodni w tym momencie, uważam, że bez dziecka można być szczęśliwym i można to wszystko poukładać, ale warto się do tego dobrze przygotować, jeżeli już podejmujemy decyzję, że jest stop. Tutaj zaznaczę, że jeżeli niektórzy nie oglądali moich poprzednich filmów, to nie bierzemy pod uwagę adopcji, więc u nas, jeżeli nie dojdzie do
ciąży jakby naszej biologicznej, no to po prostu my świadomie decydujemy się na to, że nie będziemy mieć dzieci i tyle. Myślę, że jakby rozwiałam tutaj wasze jakieś wątpliwości co do tego, jakie ja mam plany na przyszłość. Myślę, że to jest taka nawet niedaleka przyszłość, bo myślę, że wszystko się rozegra w ciągu najbliższego roku, maks 2 lat, bo wiecie, no, latka lecą, tak jak to niektórzy pewnie słyszą, zegar biologiczny tyka. No, może byś się postarała, bo przecież młodsza nie będziesz, nie? No, to my słyszymy takie rzeczy bardzo często. Sobie zdaję z tego sprawę. Jestem tego świadoma, że po przekroczeniu 30 to już warto byłoby się sprężyć. No to się sprężam. No i jak nie wyjdzie, no to baj. I będziemy realizować plan B, a plan B będzie polegał na tym, że będziemy spełniać inne nasze marzenia, bo wiecie, posiadanie dziecka nie jest naszym jedynym marzeniem, a człowiek, który nie marzy, jest człowiekiem smutnym. Ja nie chcę być smutna i tego Wam życzę. Nie bądźcie smutnymi ludźmi. Spełniajcie swoje marzenia. Pamiętajcie, marzenia same się nie spełniają, Wy musicie do tego dążyć. Tak samo jak niektórzy twierdzą, że nigdy nie wygrali w totolotka, ale nigdy nie wysłali kuponu. Wyślijcie ten kupon, spełniajcie swoje marzenia. Ja się teraz z Wami żegnam i do zobaczenia w następnym filmie. A jeśli nie subskrybujesz mojego kanału, no to koniecznie musisz to zmienić. Pa!